Cześć, witajcie, z tej strony Albi i dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić zegar. Niestety przykro mi, to co nagrywałem i tworzyłem tak jakby dźwięk od razu z filmem, usunęło mi się to. Nie wiem z jakiego powodu, w sensie moje audio. Audacity troszeczkę mi zaszwankowało, w sumie ostatnią część to mi szwankuje i nie wiem dlaczego. Dlatego w tym odcinku pokażę Wam po prostu jak zrobić zegar i opowiem to z drugiej strony. Co potrzebujemy? Na pewno potrzebujemy indeks HTML, CSS i indeks JS. W sumie naszego CSS-a nie potrzebujemy. Zrobiłem tam tylko jedną opcję, dzięki której nasz zegar będzie na środku. Tak jakby możecie tam dodać jeszcze Justified Content Center i wtedy nasz zegar będzie na środku, tylko musicie dołożyć with, a czy height 100VH. I nasz zegar na pewno będzie na środku. Tworzymy sobie w naszym HTML-u box, w którym będzie nasz zegar. Tylko to potrzebujemy w naszym HTML-u naprawdę. Załóżmy, że nazywamy go przez ID i załączamy do naszego pliku JavaScript. I teraz już przejdziemy do naszego pliku JavaScript. Co w nim robimy? W JavaScriptie podłączamy nasz div ID box tylko po to, żeby tak jakby w tym boxie był nasz zegar, żeby go potem pokazać. I tworzymy funkcję. No, funkcję nazwijmy ją time, po prostu, że czas. I co w niej, co tworzymy w tej funkcji? Po pierwsze, potrzebujemy czegoś takiego jak new date. Jest to w JavaScriptie tak jakby core naszego czasu. Zawsze, jeżeli chcemy stworzyć jakiś czas, to po prostu tworzymy sobie wywołujemy tą funkcję, wywołujemy nawet nie pamiętam, jak to się nazywa, a przed chwilą o tym mówiłem i sprawdzałem specjalnie dla Was. Dobra, naprawdę, sorry, ale tworzymy sobie zmienną, i w niej wywołujemy sobie nasze new date. I teraz, żeby pozyskać godzinę, czas, godzinę, minutę i sekundę, to musimy odwołać się do naszego date po to, tak jakby, żeby wychwycić z tego date nasze te minuty, to czego potrzebujemy. Ja stworzyłem sobie te kolejne zmienne i po prostu wyciągnąłem te minuty, sekundy i godziny. Kolejna sprawa, jaką musimy zrobić, to po prostu pokazać ten czas w naszym HTML-u. Jak tego używamy, po prostu odwołujemy się do naszego box, inner HTML, i piszemy to, czego potrzebujemy. I teraz, co pokazałem w tym odcinku i powiedziałem, to są dwa takie dwa cudzysłowa, które są nad tab. Po co nam to jest potrzebne? To jest potrzebne po to, że możemy używać wtedy collaboration, nie pamiętam, kurde, też sprawdzałem i też mi wyleciało z głowy w tym momencie, ale to polega na tym, że dzięki temu możemy w nasz tekst wkładać różne rzeczy, tak to nazwijmy. Możemy tam włożyć różne rzeczy. Ja w tym momencie wkładałem zmienne. I jak to wkładać? Po prostu w którymś momencie, jeżeli chcemy coś włożyć, to używamy dolara, znacznika dolara i nawiasów klamrowych. I tam wpisujemy, w tym odcinku wpisowałem tam zmienne. Ok. I żeby nasz zegar odświeżał się co sekundę, po prostu używamy naszego set timeout, gdzie w pierwszym argumencie podajemy, co ma się tak jakby co sekundę odświeżać, czyli nasz zegar, a w drugim argumencie podajemy, co ile ma się to odświeżać, tylko że w tej funkcji podajemy to w milisekundach, czyli jeśli jedna sekunda to 1000, bo to jest 1000 milisekund, tak? I to już powinno nam działać, tylko jeszcze musimy tą funkcję wywołać i to jest w ostatniej linijce, to jest time, po prostu wywołujemy funkcję na końcu naszego pliku i to już działa. Stworzyłem tam jeszcze jedną funkcję, która naprawiała nam jeden błąd, który polegał na tym, że jeżeli była na przykład zerowa sekunda i potem było 1, 2, 3, 4, w sensie chodzi o sekundę, bo o minuty, to nie wyświetlało nam 0, 1, 0, 2, 0, 3, tylko wyświetlało nam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak jakby nas to nie interesuje, tak jakby to jest to troszeczkę słabe. W większości zegarów pokazane jest, że po prostu 15 godzina, 0, 1 minuta, 0, 1 sekunda. I jak to naprawiłem? Stworzyłem funkcję, do której która przyjmowała parametr, nazwałem go n, bo to był w sumie taki argument, co już się plącze, ale drugi raz to powtarzam i boję się, że o czymś zapomnę. I ta funkcja zwracała nam po prostu funkcję warunkową if. Tylko w nowym JavaScriptie weszły takie nowe funkcje, w sensie nowy zapis tej funkcji, co po prostu w pierwszej linijce zwracamy nasz, sorry, nie w pierwszej linijce, tylko najpierw piszemy nasz argument, w sensie nie argument, tylko nasze założenie, co ma się wydarzyć, w sensie kiedy coś jest prawdą, tak? Ja tam przekazałem, że jeśli moje n jest mniejsze od 10, to potem jest znak zapytania, tak jakby tworzymy
to jest nasz warunek, że jeśli on się coś się musi spełnić, co nie? Czyli n mniejsze od 10, znak zapytania. I potem po znaku zapytania pierwsza wartość to jest, jeśli będzie prawda, jeśli będzie true, a po dwukropku to jest, jeśli będzie false. No i oczywiście po dwukropku, nie po dwukropku, tylko po znaku zapytania, jeśli będzie prawda, ma być 0, a po dwukropku ma być nic. Bo po prostu, jeśli jest mniejsze od 0, od 10, to chce mieć zwrócone 0, a jeśli jest mniejsze od, jeśli jest większe od 10, to lub jest równe 10, to chce mieć zupełnie co, to nie chce mieć nic. I kwestia jest taka, że teraz trzeba to tak jakby wykonać. I naszą funkcję, tu już pokazałem na odcinku, po prostu wpisujemy do tego box inner HTML równa się i tam przekazujemy do tej funkcji te nasze min. To nasze n to jest to min. No i jeśli to min, załóżmy, równa się 1, to przed tym wypisze 0. Jeśli jest 11, to nie wypisze nic. I tak jakby na tym to w zupełności, w 100% polega. I to jest tam zaprezentowane. Także nie wiem, wydaje mi się, że wszystko wyjaśniłem. Znowu takie audio, nie tak jakby w 100% biegle, ale w sumie też jest ok. Więc także tyle ode mnie. Reszta w kolejnym odcinku. Hejka.